dzięki panu posłowi młodzież m.in. z Kobyłki, z Radomia, z Mikołowa, z Wileńszczyzny, z Grodzieńszczyzny wyjeżdżała w nagrodę do Brukseli. Są kolejne osoby, laureaci kolejnych konkursów, którzy mają już zapewniony wyjazd w kolejnym wyjeździe w marcu. Powiem szczerze, ciągle się zastanawiam, skąd taka zauważana nasza inicjatywa, ale myślę, że nie żałuje pan poseł temu, że zaufał nam, temu co robimy i że to jest ten plon, który jest najcenniejszy. Panie pośle, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Te konkursy to oczywiście zasługa pana Bogdana. Ja tylko dołączyłem do organizatorów. Postarałem się o odpowiednią oprawę tych konkursów. Dlaczego tak zrobiłem? No dlatego, że tak jak mówił święty Jan Paweł II, pamięć i tożsamość. Pamięć i tożsamość to są fundamenty. Jeżeli zapomnimy o bohaterach, to inni też o nas zapomną. A źle się dzieje, wciąż źle się dzieje. W Kobyłce mamy przykład docenienia postaci historycznych wielkich Polaków, ale na przykład w Zakroczymie, proszę państwa, 2 tygodnie temu byłem, 950-lecie powstania Zakroczymia, udekorowano sztandar szkoły podstawowej w Zakroczymiu. Wiecie państwo, kto jest patronem szkoły podstawowej w Zakroczymiu? Ja też byłem bardzo zdziwiony. Zbowit. Zbowit jest patronem szkoły podstawowej w Zakroczymiu. No ale to wynika oczywiście z tego, że władza przez te ostatnie lata kazała nam cieszyć się z wolności, ale zapominała, bo nie chciała pamiętać o tym, żeby bohaterowie byli nazywani bohaterami, a zdrajcy, przestępcy byli nazywani przestępcami, zdrajcami. Otóż dziś w mediach pojawiła się informacja, że zmarł Stanisław Kociołek. No i w tych mediach głównego nurtu możemy przeczytać, że to był wicepremier rządu perelowskiego. Dopiero w niezależnych mediach możemy przeczytać, kim był naprawdę, za co ponosił odpowiedzialność. Otóż za morderstwa w 70 roku na Wybrzeżu. No ale to jest tak jak w przypadku generała Jaruzelskiego, który zmarł, a nie został osądzony, nie został skazany za zbrodnię. To jest podstawa. Tylko na prawdzie możemy budować przyszłość, a nie na kłamstwie. Tym większe słowa szacunku i uznania dla tych, którzy pamiętają o bohaterach, o prawdziwych bohaterach, którzy tą pamięć niosą ku młodym pokoleniom. Także bardzo należy docenić i podziękować i panu Bogdanowi, i nauczycielom, którzy pracują z młodzieżą, bo to jest właśnie ten dobry kierunek. A jeżeli do tego dodamy jeszcze piękną pogodę, jak jest dzisiaj, spotkania rodzinne, no to właśnie o to nam chodzi. O to nam wszystkim chodzi, żeby pamięć o bohaterach przetrwała, żebyśmy mogli przyszłym pokoleniom pokazywać tych, którzy są godni naśladowania, żebyśmy odeszli od tej pedagogiki wstydu, gdzie każą nam bić się w piersi za nie nasze przewiny, a żebyśmy pamiętali o tych, którzy byli wielkimi ludźmi, którzy naprawdę pokazali, że warto być Polakiem. To zadanie dla władzy, zarówno samorządowej, jak i przede wszystkim rządowej, szczególnie teraz, kiedy kłamią na temat Polski i Polaków, słyszeliście państwo te skandaliczne słowa ambasadora rosyjskiego w Polsce, no ale i szef FBI swego czasu w Stanach Zjednoczonych posługiwał się kłamstwem, kłamią na temat II wojny światowej, ten film niemiecki, nasze matki, nasi ojcowie. Bierna jest władza, że można inaczej, udowodnił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, zakładając Muzeum Powstania Warszawskiego. Że można inaczej, udowodnił również prezydent Andrzej Duda ostatnio w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych. W swoim wystąpieniu powiedział o tym, co wydarzyło się 1 września 1939 roku, o napaści niemieckiej na Polsce, nie jakichś nazistów, tylko napaści niemieckiej i 17 września 1939 roku o napaści rosyjskiej, Rosji bolszewickiej na Polskę. A więc trzeba nazywać rzeczy po imieniu, trzeba
spowodować, żeby władza, żeby rząd pokazywał światu, jaka była prawda na temat II wojny światowej, jaki był udział Polski i Polaków w tej wojnie, i trzeba pokazywać światu bohaterów. Naprawdę mamy czym się pochwalić i naprawdę warto być Polakiem. Dziękuję bardzo.